Tym razem wyszukaliśmy dla Państwa książki, które pozwolą dzieciom na dłużej zatrzymać atmosferę wakacji i przygody. Są to powieści z serii Tarapaty. Pierwsza część ukazała się w 2017 roku, druga właśnie trafiła na księgarniane półki. Obie mają swój filmowy odpowiednik, dlatego dzieciaki bardziej przyzwyczajone do oglądania telewizji niż czytania może uda się przekonać, że wersja książkowa pozwoli im przeżyć dodatkowy czas z ulubionymi bohaterami. Przejdźmy jednak do kwestii najważniejszej, o czym Tarapaty i Tarapaty 2 Klątwa Lucyny w ogóle są. Oba tomy autorstwa Marii Karwowskiej i Katarzyny Rygiel, to literatura przygodowa dla młodzieży, napisana w starym, dobrym stylu, znanym pokoleniom czytelników, choćby z serii o przygodach pana samochodzika. Jest tu wakacyjna przygoda, szybka akcja z wątkiem kryminalnym, grupa przyjaciół rzuconych w wir niebezpiecznych wydarzeń i wiele komicznych sytuacji z udziałem sympatycznego psa. Historia opowiedziana w Klątwie Lucyny pokazuje młodym czytelnikom, że współpraca przynosi lepsze efekty niż rywalizacja i że prawdziwa przyjaźń przetrwa mimo losowych przeciwności i celowych intryk. Akcja Tarapatów II przynosi się z Warszawy, uwiecznionej w pierwszym tomie, do Poznania i okolic, a prawdziwie wybuchowym początkiem historii okazuje się wernisarz jednego obrazu, słynnego i niezwykle cennego dzieła Moneta. Gdy w trakcie oficjalnych przemówień plaża w Purville eksploduje, do akcji wkracza komisarz Rafalski i oczywiście nasi młodzi bohaterowie, którzy na własną rękę będą starali się rozwikłać tajemnicę cennego obrazu. Do znanych z pierwszych części darbatów Julki, Olka i Pulpeta dołączy fela, a ślady tajemniczej Lucyny jej legendarnej klątwy rzuconej na Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprowadzą bohaterów w kilka niezwykłych miejsc w Poznaniu i okolicach. Ta lektura na pewno umili dzieciakom długie jesienne wieczory.